18.30, Piotr Kieraga. Witam i zapraszam na główne wydanie informacji Telewizji Republika. 267 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Agresywne grupy migrantów atakowały naszych pograniczników w okolicach Dubicz, Cerkiewnych i Mielnika. Były wiceszef Platformy Obywatelskiej Radosław Sikorski wie, jak zakończyć kryzys na granicy. Trzeba poprosić o pomoc Brukselę i zbudować centrum recepcyjne dla migrantów. Ponad 28 tysięcy nowych potwierdzonych zakażeń koronawirusem, a szczyt czwartej fali pandemii jeszcze przed nami. Od 1 grudnia możliwe nowe obostrzenia. Straż Graniczna poinformowała, że minionej doby na polsko-białoruskiej granicy odnotowano 267 prób jej nielegalnego przekroczenia. Doszło też do kolejnych ataków kilkudziesięcioosobowych grup migrantów na polskie służby strzegące naszego terytorium. Więcej w materiale Julii Mościńskiej. Ataki na polskich funkcjonariuszy odbywały się za przyzwoleniem białoruskich służb. Cudzoziemcy rzucali kamienie i różne przedmioty, które znaleźli pod ręką w kierunku polskich funkcjonariuszy i żołnierzy. Używali dodatkowo granatów hukowych oraz oślepiali funkcjonariuszy stroboskopami. Następnie kładli na koncertinę takie prowizoryczne, zbudowane przez siebie platformy i próbowali przedostać się na stronę polską. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że w związku z trudną sytuacją możliwe jest zwiększenie liczby wojska na polsko-białoruskiej granicy. Motywacja ludzi, którzy służą, naszych funkcjonariuszy, naszych żołnierzy jest naprawdę bardzo, bardzo wysoki. To nie znaczy, że w sytuacji, kiedy ten napór będzie cały czas tężał, będzie coraz większy, nie będziemy musieli wesprzeć naszych żołnierzy dodatkowymi naszymi jednostkami. Ale oczywiście tych jednostek w rezerwie, w odwodzie cały czas mamy jeszcze całkiem sporo. Białoruś i Rosja w ostatnim roku podpisały szereg porozumień i umów, które zacieśniają współpracę między innymi ze strukturami bezpieczeństwa. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn zaznaczył, że oznacza to, iż kryzys graniczny analizowany jest przez pryzmat współdziałania białoruskich i rosyjskich służb przeciwko Polsce. Dokumenty podpisane w ostatnim roku dotyczyły również ochrony granic państwa związkowego, wspólnych reakcji na zagrożenia graniczne. Naszym zdaniem jest to taki element, który powoduje, że na konflikt organizowany przez służby białoruskie należy patrzeć właśnie przez pryzmat wspólnoty działań rosyjskich i białoruskich. Generał Roman Polko przyznaje, że funkcjonariusze i żołnierze spotykają się z coraz większą liczbą agresywnych zachowań ze strony migrantów, którzy nieustannie próbują forsować polską granicę. Zaznaczył, że to wymagający okres dla polskich służb. To, co obserwujemy, jest bezprecedensowe. Służby tak agresywnie wspierały, a właściwie budowały formację, która atakuje polską granicę. To jest wojna hybrydowa, a nie kryzys humanitarny, a ci ludzie w jakiś sposób zgodzili się na to, żeby tą agresję realizować i jednocześnie starać się o azyl, humanitarne traktowanie przez kraj, którego służby atakują sprzętem, który mają dostarczany, ale to do tego jeszcze dochodzi oślepianie laserem, który może bezpowrotnie pozbawić naszych żołnierzy chociażby wzroku. W ramach solidarności ze wszystkimi, którzy bronią polskiej granicy, narażając przy tym zdrowie i życie, media Strefy Wolnego Słowa stworzyły akcję Duma i Szacunek, do której przyłączają się m.in. dziennikarze, sportowcy i politycy. Dziękujemy, że z taką determinacją nas strzeżecie. Jesteśmy z Was dumni i dlatego wołamy Duma i Szacunek. Jesteście tam po to, żebyśmy my tutaj w pozostałych częściach Polski mogli spokojnie żyć, pracować, cieszyć się życiem, cieszyć się swoimi rodzinami, cieszyć się pokojem i bezpieczeństwem. To jest dla nas najważniejsze. Bardzo Wam serdecznie za to dziękujemy. Duma i szacunek dla Straży Granicznej, dla żołnierzy, którzy bronią polskich granic. Dziękujemy. Ostatniej doby odnotowano 267 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Wydano 44 postanowienia o opuszczeniu terytorium Polski. Julia Mościńska, Telewizja Republika. W Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat kryzysu migracyjnego na naszej wschodniej granicy. Wiele kontrowersji wywołała wypowiedź Radosława Sikorskiego, który powiedział o potrzebie współdziałania z Frontexem i o stworzeniu specjalnych centrów recepcyjnych dla migrantów. Więcej w materiale Małgorzaty Kleszcz.
Premier Mateusz Morawiecki nie wziął udziału w debacie, której tematem był kryzys migracyjny, ponieważ nie zgodzili się na to przedstawiciele Parlamentu Europejskiego. To jest zadziwiające, że służby parlamentu, a dokładnie biuro pana Sassoliego, czy pan przewodniczący osobiście, zdecydowali, że pan premier nie będzie mógł wystąpić w Parlamencie Europejskim w sytuacji poważnego konfliktu politycznego. Argumenty szefa polskiego rządu przedstawił europoseł Ryszard Legutko. Sprawy zaszły za daleko. Rosja i Białoruś przekroczyły już wszystkie granice i na więcej pozwolić nie można. Po drugie, nic o nas bez nas. Każda próba rozwiązania konfliktu musi bazować na porozumieniu. Każda próba negocjacji z pominięciem niektórych państw to sukces Władimira Putina. Mimo że od wielu tygodni zarówno media, jak i politycy podkreślają, że za kryzys na polsko-białoruskiej granicy odpowiedzialny jest reżim Aleksandra Łukaszenki, to podczas wczorajszej debaty w Parlamencie Europejskim lewicowo-liberalna większość europosłów, także z Polski, oskarżyła nasze służby o brak empatii i zaognianie sytuacji na granicy. Dlaczego nie można stworzyć centrum recepcyjnego na granicy, gdzie wnioski o azyl mogłyby być profesjonalnie i szybko rozpatrywane? Propozycję byłego ministra spraw zagranicznych część europosłów ocenia jako absurdalną, podkreślając, że migranci, którzy próbują sforsować polsko-białoruską granicę, nie chcą zostać w Polsce. Nie zgadzam się na recepcję dla imigrantów. Zgadzam się na otwarcie w polskiej placówce, w krajach, z których pochodzą emigranci, możliwości ubiegania się o wizy. W ocenie wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka pomysł Radosława Sikorskiego jest nie tylko absurdalny, ale też niebezpieczny. Niech to będzie w sposób cywilizowany i zgodny z prawem, a nie tak jak to sobie wyobraża pan Sikorski, Platforma Obywatelska, że wpuścimy dziesiątki czy setki tysięcy, bo pewnie byłyby setki tysięcy chętnych imigrantów, tylko dlatego, żeby mogli w Polsce złożyć wniosek o azyl. Niezależnie od tego, czy u nas część z nich zostanie, czy wyjedzie, to w praktyce będzie oznaczało zagrożenie dla bezpieczeństwa Polaków, także wyborców Platformy Obywatelskiej, powiedzmy to wprost. Radosław Sikorski albo nie wiedział, o czym mówi, albo świadomie zaproponował utworzenie obozów, ogromnych obozów i to takich, których byliby uchodźcy więźniami, bo inaczej by się rozbiegli, dla dziesiątek, setek tysięcy oczekujących tutaj na zgodę polskich władz. Przecież oni bardzo często nie mają żadnych dokumentów, więc byliby miesiącami sprawdzani. Podczas debaty mocno wybrzmiał także wątek związany z możliwą agresją Rosji na Ukrainę i Mołdawię. Poruszono też kwestię kolejnych sankcji na Białoruś. Jednak ostateczna decyzja w tej sprawie nie zapadła. Małgorzata Kleszcz, Telewizja Republika. O trudnej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy premier Mateusz Morawiecki rozmawiał dziś z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem oraz premierem Republiki Słowenii Janezem Janszą. Więcej w relacji Aleksandra Wierzyńskiego. Stolica Słowenii, Lublana, to w tej chwili ostatni etap podróży Mateusza Morawieckiego, podsumowanie i spotkanie z krajem, który pełni do końca roku przewodnictwo Unii Europejskiej. Premier wspomniał o czterech obszarach zagrożeń, obszarze zagrożenia zbrojnego wokół Ukrainy koncentrują się wojska rosyjskie, obszarze wojny hybrydowej to Polska i Białoruś, obszarze broni energetycznej to wysokie ceny sztucznie wykreowane paliw, no i wreszcie agresji, propagandy rosyjskiej, dezinformacji. To spotkanie dzisiaj tutaj w Lublianie było takie budujące, ponieważ pan premier rzeczywiście świetnie rozumie wszystkie zależności, wszystkie problemy, z którymi się borykamy. I warto to podkreślić, że w pojedynkę nasze kraje nie są w stanie sprostać neoimperialnym zakusom ze strony naszego wielkiego wschodniego sąsiada, ze strony Rosji. Natomiast zjednoczeni możemy im się przeciwstawić, możemy proponować politykę, pokojową politykę, ale także politykę skuteczną tam, gdzie trzeba, także eskalację pewnych sankcji, które mamy przygotowane wobec Białorusi, jeżeli sytuacja będzie coraz bardziej
napięta. Składam na ręce pana premiera gratulacje i wyrazy uznania za bardzo zdecydowane i odważne działania, w tym zabiegi dyplomatyczne, dzięki którym fala nielegalnej imigracji napierająca na granice Polski została powstrzymana. Chciałbym również podziękować przedstawicielom wszystkich europejskich państw, którzy doprowadzili do zawieszenia połączeń lotniczych z Bliskiego Wschodu na Białoruś. Słowenia potępia działalność reżimu Aleksandra Łukaszenki, który wykorzystuje tragedię ludzką do osiągnięcia bieżących celów politycznych i destabilizacji sytuacji wewnętrznej w Polsce i na terytorium Unii Europejskiej. 28 380 nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce ostatniej doby. To najwyższa liczba nowych infekcji w czwartej fali epidemii. Zmarło 460 chorych na COVID-19. W tym lub w przyszłym tygodniu spodziewane jest apogeum czwartej fali. Jeśli będzie taka potrzeba, od 1 grudnia nowe restrykcje. Aleksandra Robaczewska. W związku z pogarszającą się sytuacją pandemiczną, dziś minister zdrowia Adam Niedzielski spotkał się z prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Grzegorzem Cessakiem w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Według naszej oceny jesteśmy w momencie przesilenia trendu, czyli dochodzimy do apogeum. Scenariusz, który widzimy przed sobą, to jest z większym prawdopodobieństwem spadek, ale jesteśmy też przygotowani na kontynuację tych wzrostów. Jeżeli ta kontynuacja będzie następowała, na pewno będziemy na początku grudnia podejmowali decyzję o wprowadzeniu restrykcji. Tak. Dzisiaj też widzimy, że w Europie co trzeci czy czwarta osoba, która która choruje, jest to dziecko. I te dane są tyle w Stanach Zjednoczonych niepokojące, że prawie 700 dzieci zmarło z powodu COVID-19. Żadne z dzieci nie zmarło po szczepieniu. To jest bardzo ważna informacja, która podaje CDC. I proszę Państwa, szczepienie dzieci przeciw SARS-CoV-2 może być jedynym z najbardziej skutecznych działań na rzecz zdrowia publicznego. Aktualnie w szpitalach znajduje się ponad 18 tysięcy osób zakażonych koronawirusem. Natomiast pod respiratorami jest przeszło 1600 pacjentów. Najwięcej chorych jest w województwie mazowieckim oraz śląskim. Są tam duże aglomeracje, wyraźny jest ruch i tego się spodziewaliśmy, zakażeń ze wschodu na zachód. I będzie postępował w głąb Polski, w miejscach, w których osoby są jeszcze nieuodpornione, a w takich miejscach jest bardzo dużo, bo procent zaszczepień w Polsce jest niewielki wszędzie. Cały czas otwierają się szpitale tymczasowe. Aktualnie w Polsce mamy ich 22. Szpital na Stadionie Narodowym zostanie uruchomiony jutro, natomiast na otwarcie szykują się jeszcze 3. Organizowanie tych szpitali tymczasowych jest konieczne po to, żeby w miarę normalnie mogły funkcjonować szpitale te, które powinny cały czas przyjmować pacjentów na diagnostykę i leczenie. Wielu ekspertów rekomenduje wprowadzenie nowych restrykcji dla osób niezaszczepionych. Ich zdaniem skutkowałoby to zwiększeniem liczby szczepień. To jest bezwzględnie potrzebne i mam nadzieję, że rekomendacje Rady Medycznej, naszego środowiska znajdą uznanie polityków. Mówimy to po to, żeby politykom w tej materii pomóc w podjęciu dobrych decyzji. Od 2 listopada wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, mogą otrzymać przypominającą szczepionkę po 6 miesiącach od pełnego zaszczepienia. Jak wskazują eksperci, ma ona na celu zwiększenie odporności. Tym dawka przypominająca, która podniesie poziom odpowiedzi immunologicznej, jest jak najbardziej wskazana dla wszystkich. Nasz układ immunologiczny uczulony w takim odstępie czasu 6 miesięcy będzie dużo skuteczniej zwalczał ewentualne zakażenie. Choć osoby zaszczepione również przechodzą COVID-19, to medycy są zgodni, że to właśnie szczepienia są najskuteczniejszą metodą w walce z pandemią. Aleksandra Robaczewska, Telewizja Republika. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek rozmawiała dziś z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych na temat wypracowania projektu ustawy w sprawie weryfikacji szczepień. Na razie nie udało się osiągnąć konsensusu. Liderzy wymienili się tylko opiniami, jak walczyć z epidemią i jak zachęcać do szczepień. Łukasz Żmuda.
Po spotkaniu z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych marszałek Elżbieta Witek powołała zespół roboczy, który spotka się w najbliższy piątek, by omówić propozycje, które pojawiły się dzisiaj. Dyskusja naprawdę była rzeczowa. Padały konkretne propozycje, szczególnie ze strony Polskiego Stronnictwa Ludowego, czyli Koalicji, przepraszam, Polskiej, ze strony Kukiz 15, także propozycje ze strony Lewicy i Polski 2050. Platforma Obywatelska była przeciwna kolejnemu spotkaniu, jednak ostatecznie zgodziła się na ten pomysł. Nie trzeba żadnych legislacyjnych, specjalnych prac w parlamencie. Do tej pory rząd te kwestie regulował rozporządzeniami i można to wszystko zrobić, tylko do tego potrzeba odwagi, odpowiedzialności, a nie chowania głowy w piasek. Ludowcy przedstawili m.in. postulat otrzymania bonu w wysokości 600 zł za zaszczepienie się. Tym, którzy się pół roku temu zaszczepili i tym, którzy w najbliższych dniach by skorzystali z tej oferty, otrzymaliby taki właśnie ze strony państwa polskiego gest wdzięczności. Kukiz 15 zaproponował utworzenie funduszu odszkodowawczego, który będzie rekompensował wszelkie niepożądane odczyny poszczepienne. Myślę, że to jest najważniejsza rzecz dzisiaj, aby powiedzieć wszystkim Polakom, żeby się nie bali szczepień. Ruch Hołowni określił warunek współpracy. Jest jeden warunek, że rząd położy swoją ustawę, która będzie projektem rządowym i my wtedy bardzo chętnie będziemy nad nim pracować. Paszporty covidowe to kolejna propozycja. Więcej testować, wprowadzić paszporty covidowe jako przepustkę do niektórych miejsc, gdzie spotykamy się w większej ilości. Konfederacja jest przeciwna jakimkolwiek ograniczeniom dla niezaszczepionych. Stop segregacji sanitarnej, to jest hasło Konfederacji, jest indywidualną decyzją każdego człowieka, czy się szczepi, czy się nie szczepi. Marszałek Sejmu wskazała, że spotkanie było okazją do sprawdzenia, czy wszystkie ugrupowania parlamentarne potrafią wypracować wspólne stanowisko w sprawie ograniczenia pandemii. Wszyscy Polacy chcieliby doczekać takiej sytuacji, w której moglibyśmy powiedzieć, że mimo różnic, które mamy, przecież bo każda partia różni się między sobą poglądami, ale ostatecznie między tymi różnicami pojawiają się elementy, które są wspólne. Dziś odnotowano najwyższą liczbę zakażeń na COVID-19 w czwartej fali pandemii. Łukasz Żmuda, Telewizja Republika. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje. Do wiosny w Europie może umrzeć nawet 700 tysięcy osób. To właśnie Europa jest obecnie epicentrum pandemii, a powikłania po koronawirusie są teraz główną przyczyną zgonów na kontynencie. Pod względem szczepień Polska jest w Europie na 23. miejscu. Najgorzej jest w Bułgarii i w Rumunii. Prymusami są Portugalia, Malta i Hiszpania. Siedmiodniowy wskaźnik zapadalności na COVID-19 w Niemczech wynosi prawie 400 na 100 tysięcy mieszkańców. W związku z tym od dziś nasi zachodni sąsiedzi zmieniają przepisy pandemiczne. Do miejsc pracy dostęp będą miały tylko osoby zaszczepione, ozdrowieńcy lub dysponujące negatywnym testem na COVID-19. Ponadto od dziś wchodzi w życie obowiązek pracy zdalnej wszędzie tam, gdzie to możliwe. Uważam, że musimy być bardziej kreatywni i mniej biurokratyczni w nakłanianiu do szczepień, ale obawiam się, że tym, którzy jeszcze nie zrozumieli powagi sytuacji, nie można już pomóc. Tylko dzisiaj zaszczepi się tu ponad 1000 osób, a w nadchodzących dniach naszym celem jest zaszczepienie do 2000 osób każdego dnia. Francja ogłosiła, że wchodzi w piątą falę pandemii. Dane z ostatniej doby są przerażające, zwłaszcza, że już i tak służba zdrowia jest na krawędzi wydolności, a tylko wczoraj przyjęto do szpitali ponad 1500 chorych na COVID-19. Dzisiaj ogłosimy 30 tysięcy przypadków COVID w ciągu ostatnich 24 godzin. Jest to znaczny wzrost infekcji, który pokazuje, że rzeczywiście jesteśmy w środku piątej fali epidemii. Dlatego każdy, kto jeszcze tego nie zrobił, powinien pilnie się zaszczepić. We Włoszech w szybkim tempie rośnie liczba zgonów na COVID-19. Zdecydowana większość zmarłych to osoby niezaszczepione. Średnia wieku zmarłych spadła do 60 lat, dlatego pojawiają się apele do rządu o podjęcie natychmiastowych działań. Jedno z rozważanych rozwiązań to tak zwany Super Green Pass, czyli nowa przepustka sanitarna, która byłaby od grudnia wydawana tylko osobom zaszczepionym. Obecnie otrzymują ją też ozdrowieńcy i osoby z negatywnym wynikiem testu. Myślę, że wprowadzenie ściślejszych zasad dotyczących przepustek covidowych jest słuszne. Nie można gloryfikować bezmyślności i karać osób, które dokonały odpowiedzialnego wyboru.
To rozwiązanie nie do przyjęcia. Zielona przepustka pomogła trochę zaszczepić kilka osób więcej, ale myślę, że są inne rozwiązania, na przykład noszenie dobrej maseczki. Mam pewne wątpliwości co do legalności takich zasad. Rozumiem, że chodzi o konieczność zagwarantowania wszystkim bezpieczeństwa, ale czy trzeba z tego powodu łamać konstytucję? Komisja Europejska opublikowała grafikę, na której zestawiono procent zaszczepionej dorosłej populacji każdego z państw członkowskich oraz liczbę ofiar śmiertelnych COVID-19 na milion mieszkańców w okresie 2 tygodni listopada. Dane pokazują wyraźnie, że im wyższy poziom wyszczepienia, tym niższy poziom przypadków śmiertelnych. Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata na naszym portalu TV Republika. Za chwilę sport i pogoda, a ja dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.